jak się zachowują sanki takiej kulki w momencie, kiedy wykonujemy ciasne manewry w lesie. Tutaj właśnie robiłem takie, można powiedzieć, ósemeczki między drzewkami. No i jak najbardziej dla mnie pozytywnie zdany egzamin. Sanki ani nie skręcają za ostro, ani za łagodnie. Bardzo się fajnie słuchają, tak jak ja wymijam coś, nawet robię ciasne manewry między drzewkami, to tak właśnie saneczki bardzo fajnie z odpowiednim tutaj promieniem skrętu to robią za mną, że nie zaczepiamy o nich, że idzie że jest jak najbardziej pozytywnie. Co mamy dzisiaj w naszych saniach? Użyłem mojego, już mega wiekowego plecaczka z osobnika piechoty górskiej, jeszcze produkowanego przez firmę Alpinus. Dorzuciłem dużą kilową siekierę, łopatę do śniegu, a w plecaku mam celem bardziej sprawdzenia, jak mniej więcej przy 15-18 kg pracują sanki. I tutaj wrzuciliśmy zimowy śpiworek, kuchenkę, tarp, parę rzeczy właśnie takich obozowych na dzisiaj, jakąś wodę, kawkę, herbatkę, żeby po prostu i parę jeszcze rzeczy obciążających, żeby suma bagażu wynosiła minimum 15 kg, żeby zobaczyć właśnie, jak sanie się zachowują. Tutaj też, jak widzimy, można bez problemu zobaczyć, jakie długie są sanki, jeżeli leży w nich praktycznie zasobnik piechoty górskiej, no, który nie jest małym plecakiem, i jeszcze gdzieś tam z przodu widać, że coś by bez problemu się wcisnęło. Proces uruchomienia kuchenki paliwowej ciśnieniowej jest dość specyficzny i czekamy właśnie, aż usłyszymy tą magiczną dyszę odrzutową. Jeżeli zima i śnieg, to kawka czy herbatka tylko ze śniegu, prawda? Przy odgłosach zacnie pracującej kuchenki sobie powiemy parę słów o tym, jak się sprawuje sprzęt na pierwszych takich próbach terenowych. Sanki jaką mają dzielność terenową? Naładowane jest około 15 kg sprzętu. Nie mamy zbyt wysokiej pokrywy śnieżnej, więc nie zapadam się w ten śnieg tak mocno, w taki sposób, jak on by mi to mocno utrudniał lub wręcz uniemożliwiał poruszanie się po głębokim śniegu. Tutaj specjalnie mam rakiety śnieżne, gdzie przy obecnych warunkach bez problemu mógłbym iść bez rakiet śnieżnych i nie sądzę, by to jakoś specjalnie miało wpływ na komfort mojego marszu, ale po prostu nawet w ramach praktyki, treningu, bo jednak chodzenie w rakietach śnieżnych troszkę, jeżeli ktoś ma je pierwszy raz na nogach, to zauważy, że to nie jest taki normalny krok, jaki idzie. Trzeba iść troszkę szerzej, troszkę te kroki są większe. Przy ciasnych zakrętach trzeba uważać, że jednak ta rakieta ma o wiele większą powierzchnię. No po prostu trzeba sobie w nich troszkę pochodzić. Jak się gdzieś tam na działaniach, jak się gdzieś miało rakiety 3-4 dni non-stop praktycznie na nogach, to już praktycznie wchodziło tak to w życie, że nie było z tym żadnego problemu. Sanki się bardzo fajnie, ładnie ślizgają po śniegu. Tutaj system, ten pulek,
na obecną chwilę przy niewielkich kątach, bo za specjalnie nie mam gdzie tutaj sprawdzić przy jakichś tam dłuższych zejściach, jak one się będą zachowywały tutaj przy jakichś tylko niewielkich nierównościach terenu, to jak najbardziej ok, nie wjeżdżały jakoś na mnie specjalnie. Tutaj ja dzisiaj bardzo chciałem sprawdzić, jak one będą mi się sprawować właśnie w lesie, jak one będą za mną zakręcać, czy po prostu będą mi to utrudniały, czy będą jakoś leniwie reagowały, czy za szybko, ale jestem mega zadowolony. Tu jak właśnie robiliśmy tą próbę tych ósemek między tymi drzewkami, to jestem mega zadowolony, bardzo fajnie się słuchają i przede wszystkim no przyszedłem tutaj, no nie wiem, do kupy może z 2 km takim sobie krokiem, można powiedzieć, tak jakbym się poruszał i na pewno, co mogę powiedzieć na duży plus, no praktycznie się nie spociłem, no pomijając fakt, że do aktywności się odpowiednio ubieramy, ale mając plecak, no całe plecy, tutaj ramiona mamy cały czas obciążone. A tutaj jednak oddycha całe ciało, wspomagam się jeszcze kijkami dla stabilności, że jak najbardziej ok. Tylko jeszcze tutaj cały czas, jeszcze chcę kolejne próby zrobić, ale to bym chciał gdzieś w jakiś bardziej pogórkowaty teren się udać, po prostu jak pracują ze skiturami. Chodzi o, no wiadomo, podejścia wiadomo, zostają z tyłu, ale bardziej chodzi tutaj o zejścia, czy nie będą w jakiś dziwny sposób mnie wjeżdżać mi pod nogi, czy mnie jakoś dziwnie wyprzedzać. Że na obecną chwilę jak najbardziej ok, fajnie. Nie tylko można je wykorzystać, jak widzieliście na części, w której je robiłem, do naszego hobby, do naszej jakiejś tam zabawy, ale dzieciaki będą miały mega frajdę, jak ich zabierzemy. Mała korekta, jak widzicie sobie w samochodzie, sprzęt spakowany. Powiedziałem, że jest na tyle niewielka pokrywa śnieżna, że praktycznie nie ma różnicy, czy idę w rakietach, czy w butach. Nie sprawdzając tego, postanowiłem te kilkaset metrów sobie przejść, już jak byłem blisko samochodu, ściągając rakiety śnieżne, i to był praktycznie duży błąd, bo tyle co tu sobie narobiłem przez praktycznie te kilka godzin tego spaceru z tymi pulkami, a tutaj ostatnie te 20 minut, które szedłem ściągając rakiety, bardziej mnie zmęczyło niż ta cała wyprawa z rakietami. Jednak rakiety, duża powierzchnia, lepsza przyczepność, że nawet zdecydowanie przy śniegu, który tutaj jak mniej więcej mierzyłem ma około 20-25 stopni pokrywy śnieżnej, naprawdę jest ewidentna różnica. Dzięki bardzo, do następnego.